Jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz zmienić swoje nawyki. Musisz stać się świadoma swoich myśli w ciągu dnia. Czy masz takie myśli, jak na przykład nie chce mi się tego zrobić, to bez sensu, i tak mi z tego nic nie wyjdzie, a w ogóle po co to wszystko? Na takich myślach nic dobrego nie zbudujesz, ale najpierw musisz być świadoma, że masz takie destrukcyjne myśli. Tylko 2% ludzi zapisuje swoje cele. Zapisz na kartce papieru to, czego chcesz. Zapisz ten swój cel. Dlatego, że jak zapiszesz, to wtedy masz 80% szans, że osiągniesz swój cel. Dla umysłu jest podana informacja, że ty właśnie tego chcesz. Wyznaczyłaś kierunek, w którym będziesz podążać. Zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz osiągnąć ten cel? Na przykład, dlaczego chcesz pojechać na wakacje? Dlaczego dokładnie w to miejsce? Wypisz wszystkie uczucia, które wiążą się z tym celem. Na przykład, chcesz jechać na te wymarzone wakacje. To napisz, jak będziesz się czuć, jak już będziesz na tych wakacjach. Napisz, z kim pojedziesz na te wakacje. Następny krok to zaplanuj działanie krok po kroku, jak dojdziesz do tego celu. Zrób plan na każdy dzień. Zapisz na kartce, jakie chcesz mieć myśli w czasie realizacji tego celu. Na przykład, jestem mądra, zaradna, stać mnie na te wakacje, zasługuję na te wakacje. Kiedy twoje myśli są spójne z twoim celem, wtedy magia się zaczyna. Teraz zapisz, jak będziesz się czuć, jak już to marzenie, ten twój cel spełni się. Musisz to poczuć całą sobą, zanim jeszcze to się wydarzy. I na przykład, powróćmy do tych wakacji. Jak będziesz się czuła, jak już będziesz na tych wakacjach? I na przykład, będę czuła wdzięczność, będę radosna, będę czuła się spełniona, będę jak w skowronkach. I teraz zadaniem jest, aby praktykować te uczucia każdego dnia. Najlepiej od razu z rana po przebudzeniu. W tym momencie, kiedy czujesz, że zasługujesz, że jesteś godna, w tym momencie zbliżasz się do swojego celu, do swojego marzenia. W tym momencie, kiedy jesteś zakochana w sobie, jesteś zakochana w tym swoim celu, w tym swoim marzeniu, jesteś zakochana w tym otaczającym cię świecie, twój cel właśnie zaczyna się realizować. Kreujemy z uczucia wdzięczności, z całości. Nie kreujemy z pustki, z pustego. Jeżeli skupiasz się na tym, czego nie chcesz, to właśnie to przyciągasz. Tej energii nie da się zauważyć, nie da się dotknąć, nie da się spróbować. Pole kwantowe to niewidzialne pole, którego nie da się zobaczyć. Nie da się spróbować, nie da się dotknąć, nie da się usłyszeć. Istnieje poza naszym świadomym, trójwymiarową rzeczywistością. Im więcej jesteś świadoma swoich myśli w ciągu dnia, tym lepiej dla ciebie. Jeżeli w ciągu dnia skupiasz się na myślach, emocjach, zachowaniu i jeżeli te wszystkie aspekty są pozytywne, zgodne z twoim celem, to wtedy wszystko szybciej się materializuje. Tu, w tej rzeczywistości, tu, w tym 3D. Każdego poranka, kiedy otwierasz oczy, zamiast spojrzeć w telefon, w Instagram, w Facebook, zamiast tego połącz się emocjonalnie z tym, czego chcesz, z tym swoim marzeniem, z tym swoim celem. I rób to dokładnie każdego dnia, krok po kroku. Po pierwsze, musisz zdecydować, co chcesz w życiu. I to jest pierwszy krok do zmiany. Wielu ludzi tak naprawdę nie wie, czego chce w życiu. Zapisz, czego chcesz, jak chcesz, żeby twoje życie wyglądało, jakie chcesz mieć relacje z rodziną, ze znajomymi, ile chcesz zarabiać i jak chcesz, żeby twój wymarzony związek wyglądał. Napisz to, czego chcesz. Musisz wiedzieć dokładnie, czego chcesz. Zapisz te emocje.
jak będziesz się czuć w tym szczęśliwym związku, jak będziesz czuć się z tym partnerem, jak będziesz się czuć, jak będziesz już zarabiać te wymarzone pieniądze, co sobie kupisz, jak będziesz miała te pieniądze. Bardzo ważne pytanie, jak będziesz się czuć? Na przykład będziesz miała więcej pozytywnej energii, będziesz cała w skowronkach, będziesz radosna, będziesz czuła się jak milion dolarów. Wielu ludzi przebywa w przeszłości swoich myśli, emocji i nic w życiu się nie zmienia. Nie zachodzą żadne pozytywne zmiany. I tak żyje 95% populacji. I tylko 5% populacji działa odwrotnie do tych 90%. Pierwszym krokiem jest nauczyć się przebywać w tu i teraz, w chwili obecnej, z tego momentu, chwili obecnej kreować. Następnym krokiem jest bycie świadomym negatywnych emocji, negatywnego zachowania. Jak zaczniesz uwalniać się od tych negatywnych emocji, to zaczniesz otwierać swoje serce. I wtedy serce zaczyna produkować pole magnetyczne. Czasem nawet może być 9 metrów szerokie. I kiedy zaczniesz produkować te fale o tak wysokiej częstotliwości, zaczynają dziać się cuda. Zaczynasz przyciągać do swojego życia to, o czym marzyłaś. Nawet ciało zaczyna zdrowieć. Jeżeli zdefiniujesz czystą intencję, spójne słowa, które są spójne z falami mózgowymi, spójne z myślami, spójne z sercem, wtedy zaczynają dziać się cuda. Słowa są elektryczne, a uczucia magnetyczne. Magnetyzm tego centrum staje się energią. Ta energia przenosi tą energię. Ta intencja przenosi tą energię. Jeżeli każdego dnia wchodzisz w te wysokie wibracje, to nie musisz iść ani szukać na przykład tego wymarzonego mieszkania, tej wymarzonej pracy, bo to samo cię znajdzie. Ta praca cię znajdzie, nawet to mieszkanie ciebie znajdzie. Dlatego, że jesteś jak wortek, który przyciąga do siebie te właśnie doświadczenia. Dzielcie się w komentarzu, co o tym myślicie. I niech w waszym życiu zaczną dziać się cuda.